Dobry wieczór. Idę do Was z nagraniem dzisiaj, nieco innym niż do tej pory, bo do tej pory zachęcałam Was, dołączcie do biznesu, olejki są cudowne, ale tak naprawdę nie przedstawiłam Wam jeszcze ani jednego olejku i żadnych właściwości, które te olejki mają. Więc ja dzisiaj zacznę od mojego ulubionego olejku, który pokochałam od pierwszego powąchania, bo od pierwszego powąchania on mi jakby pomógł. Tym olejkiem jest olejek lawendy. To jest buteleczka 15 ml, więc to nie jest duża buteleczka. Tu jest 250 kropli, cennych kropli lawendy. I to jest 100% naturalny produkt. To jest po prostu sama esencja. Tego wystarczy jedna kropelka na dłoń, rozetrzeć, wdychać kilka razy i ja po prostu czuję się spokojna, czuję się zrelaksowana i mogę na przykład pracy, jak mam na przykład jakieś napięcie, czy mam taki nawał zadań, to ja wtedy wącham lawendę i momentalnie po prostu się uspokajam i mam ten taki powrót takiego jasnego umysłu. Więc tym lawenda mnie urzekła i właśnie w prezencie dostałam od Kasi taki rolonik. Właśnie ona wiedziała, że ja jestem zabiegana, że mi tej równowagi takiej potrzeba po prostu. I ona mi taki rolonik podarowała i ja po prostu tym rolonikiem smaruję się codziennie i smarowałam się. I po kilku dniach takiego smarowania zdecydowałam, że ja po prostu wchodzę w ten biznes, bo ten produkt jest według mnie cudowny. To jest lawenda. Jeszcze dzisiaj chcę powiedzieć, i lawenda, no nie tylko ona działa na uspokajająco, tak jak na przykład mnie to przekonało, ale oprócz tego ona ma wiele innych super właściwości. Na przykład latem odstrasza komary, można się tym posmarować w rozcieńczeniu z olejem na przykład roślinnym jakimś, czyli nalewam sobie odrobinę oleju roślinnego, dwie kropelki lawendy, czy jedna kropelka lawendy, rozsmarowuję i smaruję się w miejscach, gdzie tam te komary mnie mogą obsiąść. I na pewno mnie nie obsiądą. Lawenda poza tym jest też dobra na oparzenia. Teraz jest okres taki przedświąteczny, będziemy dużo pichcić, będziemy smażyć, gotować, piec, więc gdyby się któraś z Was oparzyła, czy blachą jakąś, czy garnkiem, czy jakąś wrzącą wodą, to szybciutko trzeba właśnie użyć lawendy i prawdopodobnie żaden bąbel nie wyrośnie, a na pewno nie będzie żadnych śladów i piekącego takiego miejsca. Przy stanach lękowych, jeżeli ktoś cierpi na jakieś depresje, na stany lękowe, to lawenda jest cudowna. Jeżeli ktoś ma kłopoty z zasypianiem, jeżeli dzieci mają kłopoty z zasypianiem, to też warto ten olejek dyfuzować w pokoju przed snem. Też przy bólach głowy, przy bólach mięśni można tą lawendę stosować, choć też na bóle mięśni, na bóle głowy są inne olejki, ale no właśnie, każdy z tych olejków ma no, wiele zastosowań. I co jeszcze ciekawe przy tych olejkach? Te olejki można tak po pierwsze wdychać, dyfuzować, tak? Dyfuzować tak jak u mnie stoi tutaj na tym dyfuzor i tam cały czas leci olejek akurat On Guard. On Guard to jest olejek taki na odporność, bardzo przydatny. Bardzo przydatny w tym okresie takim jesienno-zimowym, więc można dyfuzować olejek, można go właśnie stosować w miejsce, które potrzebuje jakby ratunku, czyli na przykład jak się oparzysz, czy cię owad ukąsi, czy coś, to wtedy tutaj sobie posmarować to miejsce, które cię boli i można też wewnętrznie, czyli po prostu do wody kropelkę, do szklanki wody kropelkę zapuścić i to po prostu wypić. I tak jest w większości olejków. Są natomiast takie olejki, których pić nie można, ale to one są specjalnie oznaczone, ich jest niewiele. I drugim olejkiem, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć, do którego byłam sceptycznie nastawiona, ale jak poczułam jego cudowne działanie, to po prostu go pokochałam. I tym olejkiem jest mięta pieprzowa, peppermint. No to jest mega orzeźwiający zapach, aromat, który pomaga właśnie mojemu synowi Tadeuszowi. Tadeusz często ma bóle głowy i ostatnio właśnie wypróbowaliśmy tą miętę i ona pomogła mu praktycznie za chwilę.
Ja go zapytałam po jakieś pół godziny, sobie przypomniałam, że przecież mu dawałam tą miętę na ból głowy, bo chodził i mówi: mama, znowu mnie boli głowa. Więc ja mówię: weź kropelkę, rozetrzyj w ręce, powdychaj kilka takich głębokich wdechów, zrób i zobaczymy. I faktycznie go za pół godziny pytam: Tadeuszku, a jak twoja głowa? Boli cię ta głowa jeszcze? A nie, 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 już mnie boli głowa. Więc no, to jest taki dowód na to, że to pomaga. Mnie na przykład mi pomogła ta, pomaga wieczorami, jak muszę długo pracować, to zamiast pić kawę, która w sumie działa przez chwilę i potem jest nagły spadek energii, to ja wącham właśnie kropelkę mięty, rozcieram, wącham, jeszcze sobie tutaj wcieram w szyję, no i tutaj czuję po prostu wszędzie już ten zapach i to mi dodaje takiej energii, dodaje mi mocy, że mogę sobie dłużej posiedzieć i popracować z jasnym, trzeźwym umysłem. Więc te olejki, kochani, to nie tylko ten image taki, który mi się po prostu bardzo podoba, że one po prostu, te buteleczki są piękne, są takie, no takie grube te buteleczki są, to szkło jest takie cudowne, ja bym to mogła z tym chodzić i po prostu cieszyć się tym cały czas. To oprócz tego, że super wyglądają, że super się to trzyma w rękach, super się rozlewa do takich mini buteleczek, które się daruje właśnie podczas spotkań. O, zobaczcie, tutaj mam takie przygotowane mini buteleczki dla osób, które chcą się ze mną spotkać, które chcą poznać olejki. To takie, każdy taką próbeczkę malutko dostaje. To jest 12 kropelek, bo to jest cenny towar, tego nie można za dużo rozdawać, no bo to kosztuje i, no i ma wielkie właściwości lecznicze. Więc to rozlewanie, to smarowanie, to wdychanie, to dyfuzowanie, to są po prostu cudowne rytuały. Ja już to kocham, choć olejki mam dopiero tak naprawdę, cieszę się nimi od soboty wieczór. No i chciałabym do swojego zespołu właśnie pozyskiwać osoby, które też będą potrzebowały tych olejków, które będą chciały się dzielić tymi olejkami ze swoimi znajomymi, ze znajomymi swoich znajomych, z rodziną, bo teraz zbliżają się święta. Ja już swojej mamusi, swojej siostrze przygotowuję właśnie takie prezenciki, takie próbeczki. Pytam każdej, na co by chciały mieć olejek, czy na głowę, na ból głowy, czy na problemy jelitowe, czy na problemy skórne. I ja wtedy szukam olejku i wleję w takie buteleczki mini i dostaną ode mnie takie świąteczne prezenciki. Więc wy też zapraszam Was serdecznie na spotkanie takie ze mną, żeby zobaczyć te olejki, żeby je powąchać, jakie one cudowne mają zapachy, takie głębokie, no prawdziwe, naturalne, stuprocentowe. Poznać historię tej firmy, która jest cudowna, która działa na rynku od 13 lat, na rynku polskim praktycznie chyba od 4 dopiero, czy od 3 jakoś tak, więc to jest, są dopiero początki w Polsce, a chcemy z tymi olejkami dotrzeć do każdego praktycznie domu. Więc jeżeli któraś z Was chce być zdrowa, chce mieć zdrową rodzinę, fajny, pachnący dom i przy okazji oczywiście zarabiać kasę, bo to jest bardzo ważna rzecz dla mnie, to zapraszam Was, dziewczyny. Spotkajmy się, powąchacie, dostaniecie próbeczki, spróbujecie na swojej rodzinie, czy to u Was działa, a na pewno zadziała. No i co? Zapraszam na spotkanie ze mną, na olejkowe spotkanie, no i zapraszam do biznesu. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego wieczoru, pa!